Zalewany regularnie przejazd pod wiaduktem ma już nie stać w wodzie. Inwestycja przy węźle drogi S86 powinna poprawić przejazd przy centrach handlowych w Katowicach. Okazuje się jednak, że to może nie wystarczyć i problem nadal będzie się powtarzał. Miasto szykuje się więc do swojej inwestycji. Łukasz Kądziołka. To miejsce nierzadko jest obiektem żartów kierowców. Od wielu lat węzeł drogi ekspresowej S86 jest zalewany nawet przy opadach, które nie wydają się szczególnie intensywne. Później trzeba tę wodę odpompować. Ostatnio pompy włączono tu w połowie września, gdy w całej Polsce padało bardzo intensywnie. Usuwanie wody trwało też bardzo długo. To ma zmienić się po zakończeniu budowy nowego odwodnienia. Aktualnie trwa montaż dużego zbiornika retencyjnego, który będzie jego częścią. Będzie miał 80 metrów długości i 2,5 metra średnicy. Pomieści około 400 metrów sześciennych wody. Wraz z przebudowaną przepompownią, gdzie zwiększyliśmy bardzo znacznie, prawie dwukrotnie moc tej przepompowni, powinno to pozwolić na odprowadzenie nawet sporej ilości wody opadowej. Woda pod drogę pomiędzy Katowicami a Sosnowcem spływa z bardzo dużego obszaru, w tym z terenów centrów handlowych. Duże powierzchnie parkingów, wszystko powierzchnie szczelne. Zbiornik i przepompownia poprawią sytuację, ale mogą nie rozwiązać problemu całkowicie. Dlatego miasto musi dołożyć do tego swoją inwestycję. Ma to pomóc odprowadzać więcej wody do Rawy. Wody opadowe z terenu znajdującego się na północ od tego miejsca, od drogi S86, to rozwiązanie będzie polegało m.in. na zabudowie zbiornika retencyjnego. A przede wszystkim wymianie kolektora. Do tego czasu pod drogą ekspresową może nadal zbierać się woda, tyle że mniej niż do tej pory. Inwestycja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ma potrwać do końca tego roku. Natomiast miasto w przyszłym roku zamierza dopiero rozpocząć projektowanie nowej kanalizacji.